Ostatnio jeden z użytkowników poprosił mnie, żebym przypomniał, w jaki sposób tworzy się czy projektuje się własną tabliczkę rysunkową, taką gotową do wykorzystania w naszej dokumentacji. Zobaczcie, mając jakiś rysunek, czy powiedzmy otwierając nowy rysunek, zawsze możecie z rysunku, jeżeli macie jakąś tabliczkę rysunkową, na przykład jeżeli wstawię sobie tabliczkę istniejącą, po prostu w szablonie na początek startowym usunąć tą tabliczkę, która Was interesuje, no i przystąpić do projektowania nowej tabliczki. W jaki sposób projektujemy nową tabliczkę? No, wybieramy opcję tworzenia, definiowania nowej tabliczki rysunkowej. W tym momencie program przechodzi w tryb szkicowania, zresztą zobaczcie, mamy narzędzia szkicowania dostępne. Jedyne, co użytkownik musi zrobić, to gdzieś tutaj na tym obszarze rysowania zaprojektować swoją tabliczkę. Możemy to zrobić po prostu najprostszy możliwy sposób, rysując powiedzmy prostokąty, rysując odpowiednie linie, czyli po prostu dzieląc tabliczkę tak, żeby odpowiadała naszym oczekiwaniom bezpośrednio tutaj na naszym rysunku. Mając narysowane te elementy, zobaczcie, może kolejny krok, który możecie zrobić, to przypisanie odpowiednich wymiarów. Zobaczcie, że możecie tutaj przypisywać dowolny sposób wymiary. Jest to typowe po prostu projektowanie, jakby szkicowanie w inwentorze. Czyli możecie odpowiednie wielkości wymiarowe podać, no i w ten sposób mieć uzyskać odpowiedni kształt czy rozmiar docelowy ramki, taki, co odpowiada Waszym standardom w Waszej firmie. Na przykład takie parametry możemy zdefiniować. Zanim ta nasza ramka stanie się ramką, żeby mogła być gotowa, musimy jeszcze zdefiniować jedną rzecz. Musimy wskazać punkt wstawienia. Wklikam punkt wstawienia, zobaczcie tą taką narzędzie, które nazywa się punkt wstawienia, no i w tym momencie udało mi się zdefiniować ten punkt jako punkt wstawienia. Jeżeli zakończymy teraz szkic, wybieram opcję zapisz tabliczkę rysunkową. Program pyta się nas, jak nasza tabliczka będzie się nazywała. Niech się nazywa na przykład nasza tabliczka ramka. I w tym momencie zobaczcie na naszej liście tutaj tabliczek rysunkowych w przeglądarce. Pojawi się nam opcja ramka. Zobaczcie, możemy w każdej chwili taką tabliczkę sobie wstawić. I zobaczcie, mimo że narysowałem ją na środku tego naszego arkusza, tabliczka wie, gdzie ma punkt wstawienia, automatycznie pozycjonuje się w naszym modelu. Usunę może teraz tą tabliczkę. Kolejny krok, który możemy zrobić, to przypisanie, dodanie do odpowiednich opisów. Ja tu już mam przygotowaną wcześniej taką tabliczkę, więc ją teraz przystąpię do jej edycji. To jest moja tabliczka, którą sobie wcześniej zaprojektowałem. To ma odpowiednie wymiary zdefiniowane. No i kolejny krok, który musimy zrobić, no przypisać odpowiednie pola opisu, wstawić pola opisowe tej tabliczki. Robimy to za pomocą narzędzia tekst. Jedyne, co musimy zrobić, tak naprawdę wskazać położenie naszego tekstu. Na przykład wstawić tutaj odpowiednie napisy. Na przykład niech to będzie pozycja projekt. Możemy zamknąć okno dialogowe. Zobaczcie, w tym momencie ten nasz pierwszy opis się już pojawił. Możemy, to jest to zwykły element, możemy go w swobodny sposób przemieszczać w naszym modelu. Możemy dodawać odpowiednio, wymiarować jego położenie względem innych obiektów, jeżeli chcemy mieć na przykład pewność, że nasz element będzie poprawnie umiejscowiony, na przykład w ten sposób. Możemy tak naprawdę dodawać dowolne pola, chociażby możemy dodajmy jeszcze na przykład tutaj tabliczki takiej naszej kolejne pole. To załóżmy, że będzie to pole wyrównane środkowo, centralnie i tutaj dajmy na przykład pole, które będzie miało opis na przykład nazwisko. Możecie tu zmieniać tak naprawdę wielkość czcionki, określać odpowiednie parametry, tak żeby ten Wasz element w odpowiedni sposób tutaj na Waszym rysunku miał odpowiedni rozmiar. No i w tym momencie zobaczcie, mam kolejny tekst opisowy wstawiony. Możemy go w swobodny sposób teraz spozycjonować względem naszych obiektów. Spróbujmy może tutaj zdefiniować jakieś położenie. Też możemy wymiarować, żeby był idealnie na środku. Czyli zdefiniujemy to przez zdefiniowanie jakichś parametrów, jaka to była wielkość tego, jest 45, czyli możemy też od razu skorzystać. Zobaczcie, to jest wszystko parametryczne. Dzielę na 2. Automatycznie nam wyśrodkuje nasz tekst w naszej ramce. W ten sposób możecie do wszystkich pól, które macie potrzebę, możecie wstawić odpowiednie opisy. Zakończę może moją tabelkę. Projektowanie. No i kolejny krok, zobaczcie, mam kolejny układ. Załóżmy, że mamy wszystkie opisy dodane, tak jakbym chciał, odpowiedniej skali, odpowiedniej wielkości, porozmieszczane. Kolejny krok, który może Was zainteresować, to wstawienie ewentualnie logo firmy, bo tak jest też wymagany. Macie do dyspozycji dwie opcje, albo na przykład narysować sobie logo,
Czyli wstawić tutaj powiedzmy opcję wektorową, możecie sobie na przykład ją tutaj, nie wiem, skopiować z AutoCAD-a, możecie sobie ją narysować bezpośrednio to logo w inwentorze. Możecie też skorzystać z obrazków graficznych. Zobaczcie, mam narzędzia takie jak na przykład wstaw na naszym szkicowniku obrazek graficzny, który mi się gdzieś w tej chwili tutaj schował w menu. Insert Image, wstawiamy, wskazuję punkt wstawienia, no i musimy w tym momencie tylko odnaleźć odpowiednie nasze logo. Zobaczcie, że mamy możliwość wczytywania. Chociażby obrazków typu JPG. No i w tym momencie odpowiednie logo jest przez program wczytywane. Jedyne co musimy dalej zrobić, to znowuż w jakiś sposób to nasze logo tutaj dopasować. No możemy to zrobić poprzez odpowiednie skalowanie tego naszego obrazka graficznego, tak żeby no, był dopasowany do naszej tabliczki rysunkowej. Czyli pozycjonujemy tak, żeby ewentualnie to logo pasowało do naszego układu. Mając ten element zrobiony, znowuż możemy przystąpić do wypełnienia pól opisowych, bo w tej chwili mamy opisy zdefiniowane, ale tak naprawdę chcielibyśmy, żeby jakieś pełne elementy automatycznie zostały przez program wypełnione, na przykład z iProperties. Część być może wartości, które chcemy tu wprowadzić, chcielibyśmy, żeby były wprowadzone przez nas ręcznie, a może chcielibyśmy też, żeby część elementów była ściągnięta po prostu przez wypełniana w sposób automatyczny, tak jak już powiedziałem. Dlatego zerknijmy sobie na kolejny układ naszej tabliczki. Mam na przykład tutaj ramkę przygotowaną troszeczkę dalej, żeby nie tracić czasu. Logo wstawione, teksty opisowe są zdefiniowane, no musimy wstawić kolejne informacje. Czyli chociażby na przykład chcielibyśmy, żeby projekt był wpisywany przez nas ręcznie. W jaki sposób to robimy? No zobaczcie, wskazuję znowuż opcję tekstu. W tym momencie nie piszę tekstu, tylko mówię, że w tym przypadku chciałbym, żeby ta wartość była tak naprawdę wartością wyprowadzaną. Określamy jej wielkość, na przykład niech będzie miała 5 mm. I w tym momencie takie pole jest przez program tutaj zdefiniowane i możemy sobie tutaj wstawić. Oczywiście musimy odpowiednio dobrać skalę tego tekstu, jeżeli zamierzamy, żeby nasze teksty projektowe będą, oczywiście opisy projektu, numery projektu będą znacznie dłuższe, musimy przewidzieć tutaj odpowiednio albo skalę tekstu, czy wielkość tekstu, żeby zawsze się mieściło, albo odpowiednio większe pole ewentualnie tutaj zdefiniować, żeby nasz tekst był dostępny. Kolejne pole, które moglibyśmy zdefiniować, to chociażby na przykład pole, które będzie przez program automatycznie wypełniane, czyli na przykład nazwisko, czyli projektant, prawda? Więc możemy wstawić kolejne pole tekstowe, też możemy sobie zrobić, bo ono było wyśrodkowane. Określimy sobie wielkość jego, no i w tym przypadku pole chcielibyśmy, żeby było ubrane z iProperties modelu, czyli wybieramy sobie Properties model i wybieramy opcję, gdzieś tu powinien być designer. I w tym momencie, jeżeli wybierzemy opcję wstaw nasz tekst, automatycznie taki pole atrybutu zostaje przez program wstawione do naszego modelu, no i tu musimy tylko jeszcze ewentualnie tylko no, spozycjonować, czy na przykład wymiarami, to podobnie jak opis tekstowy, spozycjonować tak, żeby ten element był po prostu odpowiednio tutaj wyrównany w naszym w naszej tabliczce. Kolejny rodzaj tekstów, który możemy zrobić, na przykład być może chcielibyśmy też wczytać na przykład masę naszego komponentu, to w tym przypadku może spróbujmy inny rodzaj tekstów, atrybutów wstawić, na przykład weźmiemy atrybut, który będzie na przykład odpowiadał za właściwości fizyczne modelu. W ten sposób możemy na przykład wstawić parametry takie jak pole powierzchni, gęstość, masa czy chociażby objętość, więc możemy automatycznie takie pole też wprowadzić bezpośrednio do naszego modelu. No oczywiście też możemy ustawić automatycznie dokładność, z jaką to pole będzie wprowadzane, na przykład 1/10 milimetr, 1/10, 1/10. I odpowiednio, proszę zobaczyć, mam już pole, znowuż kolejny atrybut tu wstawiony do naszej tabliczki. Kolejne rzeczy, które moglibyśmy tutaj jeszcze ewentualnie chcieć wprowadzić, na przykład być może chcielibyśmy nazwę
pliku bieżącą tutaj mieć wstawioną, tak? Czyli możemy wejść sobie tutaj w opisie, pole opisowym numeru rysunku. Możemy wybrać sobie znowuż kolejną pozycję. Pozycję taką jak na przykład parametry modelu i na przykład wybrać nazwę pliku. Więc automatycznie taki element zostanie przez program tutaj nam zdefiniowany. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, no to być może jeszcze chcielibyśmy jakiś opis. Tutaj dodatkowo mimo numeru rysunku, ten opis możemy sobie też wstawić już w tym momencie jako zwykły tekst właśnie wyprowadzany. Czyli prompted entry. No i mamy kolejny element wstawiony. Czy chociażby materiał, który moglibyśmy też ewentualnie wprowadzać ręcznie, skala i tak dalej. I tak widzicie, krok po kroku te atrybuty tak naprawdę po prostu bierzecie, wybieracie bezpośrednio z listy wyborów. Czy to mają być właściwości modelu, czy właściwości rysunku, jeżeli w rysunku jakieś macie property zdefiniowane, czy chociażby właściwości arkusza. Tu macie różne opcje, które pozwalają Wam na dostanie się do różnych parametrów po prostu, które możecie automatycznie wykorzystywać, żeby wczytać w Waszym modelu. Jeżeli zobaczcie, jeżeli skończę ten mój szkic, może zapiszę tu zmiany, może pod nową nazwą, ramka może 0 dajmy. Zobaczcie, jeżeli teraz tą ramkę 0 będę wstawiał. Proszę, automatycznie pytam nas się o pola, które mają być zdefiniowane. A, tylko że ja oczywiście zapomniałem, że musimy tutaj te pola odpowiednio opisać. Dlatego możecie jeszcze raz wejść w edycję. Może usunę jeszcze raz tą ramkę. Wejdziemy sobie w edycję tej ramki. I oczywiście tutaj będzie pole o nazwie opis. A tutaj na przykład będziemy mieli, jeżeli weźmiemy sobie dwa razy, klikniemy, tu będzie numer projektu na przykład. Zapisujemy naszą tabelkę i zobaczcie, że jest to, co będę chciał wstawić. Program automatycznie zapyta nas się o numer projektu, niech to będzie K123 łamane przez 1 na przykład, opis Tuleya na przykład, tak? I automatycznie zobaczcie, pewne parametry zostały przez program pobrane, czyli te wartości, które zostały przez nas wpisane ręcznie, tak jak numer projektu, czy chociażby Tuleya, nazwa pliku, czy chociażby tutaj widzimy automatycznie atrybut, kto projektował, nazwa po prostu zostaje wczytana bezpośrednio z iProperties tego naszego modelu. Idąc dalej, moglibyśmy tak naprawdę jeszcze dojść do sytuacji, gdzie byśmy chcieli jeszcze troszeczkę dodać informacji o tym naszym modelu rysunku, więc możemy jeszcze usunąć czas tą ramkę. Mamy możliwość wejścia jeszcze w edycji troszeczkę bardziej zaawansowanej. Moglibyśmy też tak naprawdę nad tabliczką rysunkową chcieć jeszcze mieć dodatkową informację. Tak jak na przykład nazwę, ścieżka do pliku, w którym znajduje się ścieżka do pliku właśnie z danego projektu, tak? Czyli moglibyśmy w tym momencie wejść w właściwości modelu i wybrać na przykład opcję nazwa pliku oraz ścieżka. I automatycznie też taki parametr możemy dodać, więc w tym momencie automatycznie, gdy zakończymy nasz model, będziemy w stanie po prostu, już mam przygotowałem zresztą od razu z góry taką ramkę, zobaczcie, już gotową z wszystkimi naszymi parametrami. Jeżeli ją będę chciał wstawić, to zobaczcie, mogę tu wprowadzić wszystkie nasze nazwy, numer projektu, chociażby materiał, niech to będzie, nie wiem, jakiś nasz własny materiał A1, A12, nie wiem, skalę możemy dać własną podziałkę. Oczywiście pamiętacie, w wcześniejszych moich prezentacjach dotyczących iLogica mieliśmy tam coś takiego, co automatyczne wstawianie podziałki rysunkowej. Tu oczywiście moglibyście wykorzystać funkcję właśnie, która będzie automatycznie wstawiała regułę iLogic, która automatycznie wstawiam podziałkę rysunkową odczytaną z rysunku. To dla tych, którzy już znają tą regułę, mogą sobie tutaj ją podczepić wtedy. Arkusz na przykład, nie wiem, jeden z dwóch na przykład, moglibyśmy ilość określić, jedna sztuka, czy opis, no, Tuleya, jest czas wstawimy i zobaczcie, automatycznie w tym momencie te wszystkie pola zostają przez program wypełnione i nasza tabelka już jest zdefiniowana. Oczywiście zobaczcie tutaj w tabelce, no,
Zapomniałem oczywiście o odpowiedniej skali czy wielkości tekstu, także taką tabelkę musicie, zanim jeszcze zacznie się wykorzystywać produkcyjnie, no, parę razy przetestować, sprawdzić, czy wszystkie pola się mieszczą, czy wszystkie opcje, które zostały zdefiniowane, będą automatycznie przez program wypełniane. To jest jedna metoda tworzenia tabliczek rysunkowych. Druga metoda, którą moglibyście skorzystać, jest jeszcze prostsza. Załóżmy, że macie tak naprawdę tabliczkę rysunkową, być może już gdzieś narysowaną w jakiejś starej dokumentacji AutoCAD-owej. Zobaczcie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby otworzyć jakąkolwiek rysunek AutoCAD-owy. Ja mam na przykład tutaj taki rysuneczek. Zobaczcie, tutaj tabliczka rysunkowa była już przez kogoś zdefiniowana. Zobaczcie, że automatycznie możecie w tym momencie tą tabliczkę sobie zaznaczyć, skopiować i teraz, jeżeli założycie nową definicję tabliczki rysunkowej i wkleicie sobie tutaj ten wasz blok, to zobaczcie, automatycznie macie już w tym momencie zdefiniowaną tabliczkę. Wszystkie pola są już wykorzystane. Jedyne, co musicie zrobić, to ewentualnie sprawdzić, czy iProperties, które tu są podczepione, są odpowiednio dopasowane. Zresztą zobaczcie, na przykład properties rysunku to są, czy chociażby jakiś inny parametr, który moglibyśmy tutaj mieć, chociażby numer części, automatycznie zobaczcie, jest to iProperties Drawing, ewentualnie Part Number, moglibyście ewentualnie pozamieniać to na przykład na iProperties Model, zależy od tego po prostu, jakie atrybuty chcecie zrobić, ale przynajmniej macie zaoszczędzone mnóstwo czasu, bo tabliczka już jest narysowana, większość atrybutów jest już automatycznie poprawnie przeniesiona i teraz jeżeli zakończymy nasz edycję, zobaczcie, teraz wstawimy naszą tabliczkę rysunkową, oczywiście mamy całą masę różnych pól do wypełnienia, ale zobaczcie, że automatycznie te pola przez program zostają tutaj wypełnione, te, które program automatycznie rozpoznał, że są jakieś wartości mają, więc można w ten sposób dużo szybciej taką tabliczkę rysunkową wykorzystać i utworzyć. Mam nadzieję, że udało mi się Wam przybliżyć w ogóle sposób tworzenia takich tabliczek rysunkowych. Myślę, że nie jest to trudny proces, jedynie tylko trzeba odpowiednio wiedzieć, mieć wizję, jak tabliczkę ułożyć, jakie atrybuty wstawić, jakie powiązać ze sobą, żeby tabliczka była taka, jaką chcielibyśmy mieć na co dzień do użycia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.